Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Przed wami kolejny odcinek trzeciej serii przygód bohaterów graczy w księstwie Ubersreiku. W poprzednim odcinku bohaterowie organizowali obronę w zrujnowanej wieży gdzieś w głębi Reykwaldu przed otaczającymi ich zwierzoludźmi. Udało im się dostać na piętro wieży i z tego miejsca Walter postrzelił kilku napastników. Ustalili, że towarzyszący im pan Arnold był kultystą Zincha, który z całego serca nienawidził zwierzoludzi, będących wyznawcami Korna i razem z bohaterami chciał ich zniszczyć. Niestety dla niego krasnolud Durki miał w tej kwestii odmienne zdanie. Nie zamierzał sprzymierzać się z kultystą pana zmian w jakichkolwiek okolicznościach, więc odstrzelił panu Arnoldowi głowę. Wkrótce później nastąpił szturm zwierzoludzi na wieżę, który bohaterom z trudem udało się odeprzeć, detonując prowizoryczną bombę prochową. No, przyjaciele, chyba się za bardzo pospieszyliśmy z tą bombą. Nadchodzą jeszcze następne zwierzoludzie. No i jeśli nie jestem oszołomiony, to bym spróbował wyjrzeć kolejny raz. Pod wieżą widziałeś. Teraz niektóre rzeczy jest trochę jaśniej nawet, bo niektóre rzeczy się tam zapaliły na dole. Więc trochę ognia dały, to jakieś tam fragmenty drewna, czy to co w ogóle dało się palić, czy część zwierzoludzi nawet się zapaliła. Przecież ten ogień jest jeszcze w środku wieży, który rozniecił Tonis, więc jest trochę jaśniej. Widzisz, że zwierzoludzie uciekają spod wieży. Ci, którzy przeżyli, po prostu uciekają. Te z łukami głównie uciekają. Czy tego dużego widzę? Właśnie. I teraz będzie wymagany test percepcji na plus 20, bo on jego nie ma blisko, ale jest trochę jaśniej, więc masz większą szansę go dostrzec. Nie mam szansy go ciągle dostrzec. Słyszysz gdzieś tam ryk, ale nie widzisz go. Widzisz, że takich ludzi z rogami jakby, tak? Tych takich tak mało zwierzęcych, z łukami, jeden mocno ranny, uciekających od wieży. No właśnie, widzę, że któryś utyka? Tak, widzisz jednego rannego, tak, zdecydowanie. I ponadto widziałeś trzech takich futrzastych, takich kozło, czy barano, czy muflono ludzi uciekających też od wieży. Mhm. No, oni mieli też krew, ale nie jesteś pewien, czy to jest ich krew, czy to są resztki krwi i mięsa pobratymców. I nie widziałeś tego stwora, wiesz, tego z tą macką. Na pewno z tego, co widziałeś, jak to stado nacierało, a teraz widzisz, jak jest w odwrocie, to masz wrażenie, że no co najmniej połowę tego stada wybiliście. Dobra, więc to jest tyle, Walterze. Navarro. No ja chciałem wyjrzeć też tam na dół, jakie efekty piękne wywołała nasza, znaczy bomba Durkiego. Tak, widzisz tą pożogę w środku, płonący ogień, rozmazane po ścianach fragmenty ciał, futer skłębionych, taka po prostu masa krwi, mięcha, kości, rumorz skalny, pył unoszący się, dziura po prostu ziejąca ewidentnie w całym teraz tym pomieszczeniu, chyba cała podłoga się zapadła w ogóle do piwnicy, bo nie widzisz tam podłogi po prostu. Właściwie podłoga kończy się na jednym z tych schodków. Jeden, nawet ten dolny schodek też się rozwalił. Tylko widzisz ten schodek tuż przed wyrwą, ten, z którego próbowałeś przeskoczyć tą szczelinę, ale ci się nie udało. Na tym schodku też jest rozlany ogień, trochę ta oliwa tam płonie. Czy jest już zupełnie ciemno? Nie. Znaczy na niebie tak. Natomiast ty widzisz dzięki temu, że masz dobry wzrok, dzięki temu, że są warunki naturalne i dzięki temu, że płonie ta oliwa, którą rozlał. Ale już jest noc. Tak, już jest noc. Ja myślę, że teraz jest dobry moment, żeby spieprzanie robić, bo nie mamy drugiej beczki. Słyszysz też, Navarro, o tym, słyszysz też ten drugi bęben walący, bo ten pierwszy przestał grać. Natomiast ten drugi, słyszysz, ten taki bum, 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 on jest gdzieś w oddali. Nie jest jakoś, wydaje ci się, bardzo blisko, ale to też nie jest odległość typu 2 godziny, nie? Masz to przeczucie, że zbliża się kolejne niebezpieczeństwo i być może rzeczywiście to, co mówisz, tak czujesz. Ja jestem pewien tego. Panowie, spieprzanie robimy teraz. Zobaczcie, oni uciekanie zrobili i teraz jest ten dobry moment, żebyśmy my stąd uciekanie robili, bo nie mamy drugiej beczki. Jak przyjdą kolejne, to tutaj zjarają nas, nie wiem, zarzucą jakimiś
dzidami, czy nie wiadomo czym i zdechniemy tutaj po prostu. Będziemy mieli smutny dzień. A teraz moim zdaniem trzeba wykorzystać ten moment, że oni są spanikowane i uciekanie zrobić stąd szybko. Dobra, ty przemawiałeś Turki, co ty robisz w swojej inicjatywie? Najpierw chciałem zapytać, co z Ernstem? No tak, on się kuli pod ścianą, nie? Żyje, kuli się pod ścianą. Dobra, to ja też mówię do towarzyszy. Tak, no to jest jedyna szansa, uciekajmy. Nie będzie drugiej takiej. To nic? I patrz na reakcję. To ja uciekam. Dobra, panowie, w takim razie, skoro jesteście zgodni, przerywam inicjatywę. Macie chwilę, żeby uzgodnić to, co robicie, ale musicie się w miarę streszczać, zanim to stado rozbite się przegrupuje i dotrze coś, co pębni w lesie. Da się wyjść normalnie z tej wieży, czy... bo tam chyba zawalone jest ta podłoga. Normalnie się nie da, dlatego że masz teraz 10 metrów do podłogi, która jest tak naprawdę podłogą piwnicy. Nie, masz te kilka schodków z waszego piętra, potem 2,5-metrową wyrwę i jeden płonący schodek no tam, ten niżej, nie? Więc tak za bardzo zejść się nie da. Schodźmy po zewnątrz, Lina. Na zewnątrz, no to jak na zewnątrz, jak łapią, no to tą, to ja się pierwszy już spuszczam, tak. No ale liny mamy 5 metrów, a wieża ma 12. No to zeskoczysz, jeszcze się zsuniesz, zeskoczysz, no jakieś obrażenia pewnie przyjmiesz, no ale to metr, dwa będzie i tak. Nie no, 5. Dobra, szybko, skaczcie. 12 minus 5 to jest 7 metrów. Długość ciała. Minus wasze ciało na rękach to jest 2, to jest 5 metrów gdzieś upadku, to jest K10 plus 10 obrażeń. To jeszcze pytanie jest takie, Turki, bo ty miałeś jakąś drugą linę, tak? Bo mieliście 5-metrową, która wisiała i ty, Turki, spuściłeś beczkę na jakiejś innej linie, tak? Jak ja deklarowałem, że przywiązuję tą linę do tego, do beczki, to miałem na myśli tą linę właśnie Waltera, tą 12-metrową. W takim razie, Durki, z tej liny, którą spuszczałeś beczkę, zostały ci może 3 metry, reszta się po prostu urwała przy wybuchu. Nie? 25% szans, że pan Ernst wziął ze sobą, nawet więcej, powiem, 40% szans, bo może myślał, że trzeba będzie wejść na drzewo, żeby ocenić jego stan. Może linę by wziął wtedy. No załóżmy 40% szans, że pan Ernst posiada liny. 7 metrów wziął liny. W porządku. No to starczy. 7 metrów plus macie 2 metry od... no możecie związać te liny. To może na zewnątrz warto wejść. No 9 w zasadzie, jak zwiążecie, nie? Te dwa kawałki. No i dodatkowo jeszcze możemy wykorzystać ubranie tego człowieka, jak się podrze na wysokości tam 3 metrów nad ziemią, to też się tak mocno nie potłuczemy, a tak to będziemy mieli do samej ziemi. 2 metry. Kto robi improwizowaną linę? Inżynier. Dorki. Ja chętnie podejmę się tego zadania. Dobrze, proszę bardzo, więc... I pójdę co? Pierwszy, żeby wiesz nie... co, bo ty nie masz żadnej specjalizacji, prawda? Inżynieria metale czy coś, to po prostu inżynieria masz, nie, tak? Nie, po prostu inżynier. Czyli konstruowanie czegoś generalnie. Mój drogi, materiały masz różne, więc nie będzie bardzo łatwo, bo masz dwa kawałki liny i masz trochę ubrań, z których musisz, że tak powiem, zrobić coś... coś, że tak powiem... Aha, no i pytanie, jak szybko chcesz to zrobić? Najszybciej jak się da, czy nie? Tak. No to dobra, szybko. No to jest test wymagający, czyli na zero rzucasz tą inżynierię. A właściwie powiem ci tak, nie rzucaj już, bo powinienem ja ci rzucić, bo nie wiemy, jaki będzie rezultat w sytuacji, w której, że tak powiem, będziecie schodzić, nie? Czy ty masz jakieś punkty szczęścia, żeby przeżyć? Nie, nie mam. Nie masz. A czy byś korzystał z mocy haszuta, gdyby ci nie wyszło? A jak nie. Bo jak nie wyjdzie, bo najpierw bym chciał, żeby ta. Że jak będziemy schodzić po tej linii, to żeby najpierw była ta 7-metrowa, więc żeby. Domyślam chociaż się. Po tej 7-metrowej na pewno zejść, nie? Domyślam się, potem 2-metrowa, a potem dopiero ubrania, tak? Potem tak. Domyślam się, że tak to właśnie robi. 3-metrowa, tak? Mówiliśmy. Tak, i jak ten. Nie, jak. Bym przerzucił, tak. Zależy mi na tym, żeby się nie zabić. Dobrze, no to rzucę sobie tajne gasto i zobaczę, jak ci poszło. Ile masz tam w ogóle? Rzemiosło inżynier 64. Dobra, Turki, no związałeś. Twoim zdaniem jest okej. Okay. To ja chcę zejść jako pierwszy. Więc, żeby towarzysze się nie bali. Ubrań byłeś w stanie zrobić jakieś, no 2 metry, więcej się nie dało, nie?
słuchaj, podarłeś to jakoś, no żeby to splotłeś, żeby to jakoś tam działało, słuchajcie. Wygląda to nieźle, to co on zrobił, ale wiadomo, że każda konstrukcja poddaje się w najsłabszym miejscu. Najsłabszym miejscem tej konstrukcji jest węzeł oraz kilka tych węzłów w postaci połączonych ubrań doczepionych do liny. Durki przerzucił tą linę i zaczyna schodzić na dół. Durki, z racji tego, że robisz to po linie, wspinaczka plus 20. Plus 2. Schodzisz szybko. Lina trochę trzeszczała, ale wytrzymała, wiesz, jesteś na dole. Mhm. Przetestowałeś. Jesteś chyba najcięższy z całej ekipy, więc... Tak podejrzewam. Szybko, towarzysze! Dobra. I chciałbym już zacząć biec, bo wiem, że jestem wolniejszy, a także mam wyczucie kierunku, więc chciałbym biec dokładnie jakby przeciwnym od bębnów. Chyba, że nie jestem w stanie określić. Klep Ernesta, jak krasnolud, no. Żeby on schodził. No to Ernest przełazi i zaczyna schodzić z wieży. Pan Ernest szybko i sprawnie zszedł po tej prowizorycznej linie. Kto następny? Navarro, dawaj. Jesteś poobijany. No, to babeny. Wspinaczka co, plus 20, czy...? Tak, wspinaczka plus 20. Ojej. Co się dzieje, Navarro? No co? Lecę. Minus 4 to będzie upadek z 9 metrów. 26 obrażeń w plery, rozpadasz na plery. Lecąc z wieży, błyskawicznie próbowałeś ześlizgnąć się, ale gdzieś omsknęła ci się ręka, być może trochę oliwy rozlało się na twoją dłoń w momencie, to się kiedy Tony zrzucał tą lampą. Ześlizgnąłeś się z krzykiem buch! Huknęło coś. Krytyczne obrażenia w korpus, nie dostaniesz. Gdy otrzymasz ranę krytyczną, rzucasz. Proszę bardzo. Ty rzucasz. Oczywiście. Setką, tak? Tak, tak. Kasto po prostu. Ja ci powiem, to jest 34. No. I o co ten cały szum? Fate w te. No warto. Leżysz i próbujesz dojść do siebie. I tyle na razie. To był Navarro. Widzieliście po prostu, bo wszyscy się wychylaliście, patrzyliście jak mu idzie, jak po prostu poleciał, tak, w taki sposób huknął. Było to przerażające, bo się nie rusza. Tonis miał puścić Waltera, ale jak widzę oddalającą się w ciemności twarz Navarro, to rzucam się na linę i spuszczam się jak najszybciej na dół. Nie przepycham się jakby co. 38 rzuciłem, tak, z tego co widzę, więc schodzisz bez problemu, Tonis, widzisz, że Navarro leży, jest przytomny, ale jego wzrok jest tak jakby błądził, nie rusza się w ogóle, coś z nim jest nie tak. Ale odciągnę, a mogę go odciągnąć jeszcze w tej rundzie, żeby Walter na niego nie poleciał? Możesz. No to tylko. Dobrze, Walter. Trzy porażki. Klątwa pana papugi działa. Trzy porażki. I co w związku z tym, Walterze? Birds flying high. No, jak myślę, że Sigmar nie pomaga, to chyba jednak to piórko, które wyszarpnąłem. Tak, leć. Tak, z ciała. No, to tak. Proszę bardzo, rzucaj. Plus 10 ci dam do rzutu. No dwóch nie uniosę. Plus 10 nie potrzebuję. No to już schodzę. Słuchaj, nie wiesz jak to się stało, ale po prostu poczułeś, że to jest bardzo proste zejście po tej linii i nie rozumiesz, jak na parą mógł spaść. Wszyscy zeszli, a ty w ogóle, no, jak pająk, nie, po tej ścianie. Cyk, 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 już jest na dole, nie? Tak jakby to robił całe życie. Lina wytrzymała. Nie było z tym problemów. Durki gdzieś tam pobiegł w ciemność, tak, Durki? Tak, tylko chcę ich mieć na widok jednak, żeby mnie nie zgubili. Dobra, to co dalej? Navarro leży bez ruchu. Mhm. No to po prostu podejmuję leczenie. Myślę, że... Możesz to robić precyzyjnie i dokładnie. I wtedy będziesz miał modyfikator plus 20. Ale poświęcisz na to dość dużo czasu. Jesteś dowódcą, żołnierzem, że tak powiem, no ogólnie powiem, kimś walczącą postacią, prawda? Z chaosem. Wiesz, że ten czas to stado może spożytkować na odrodzenie się. Więc jeżeli, tylko żebyś dobrze zrozumiał, to ci muszę powiedzieć, jeżeli zrobisz to powoli, masz większą szansę, że postawisz na nogi Navarro i on normalnie będzie mógł działać.
Jeśli zrobisz to szybko, to jest szansa, że zwierzoludzie w ogóle nie zdążą, że tak powiem, się do was dobrać, dogonić i tak dalej. Ale jeśli mu nie pomożesz, to on nie będzie mógł wstać. Bo on ma stan powalenia, który można usunąć tylko wtedy, kiedy wyleczy się mu chociaż jedną ranę. A potem straci przytomność, a potem pewnie umrze. Podejmę próbę akcji, którą zawsze robię, czyli wezwanie mojego Boga, liczę na to, że się odezwie. Proszę bardzo. A później... Minus 10. A później. I nie wyszło. Bóg nie wyszedł, więc nie mam bonusu do leczenia i chciałbym... Dobra. I próbuję leczyć. Nie ma. Bierzemy. Walter. To nic. To się nie uda. Ale ja mam czystą duszę. To nic. Oni was dogonią, jak będziecie go ciągnąć pod pachę. Oni się pewnie już zebrali. Tak słyszysz w swojej głowie. Tak się zastanawiasz. To nic. Zabijesz Nawarro. Nie uciekniecie, nie będziecie mieli gościa, który będzie wam chociażby trochę pomagał w walce z tymi stworami. Dopadną was, zabiją i zeżrą. Dobra, raz skorzystam. Pierwszy raz mogę skorzystać. Plus 10. To rzut. 29. I to będzie 2 inteligencja, 5 punktów wyleczonych. Słuchaj, już mówię, co się dzieje. Błyskawicznie rozdarłeś mu koszulę na plecach. Zobaczyłeś, że ma złamanie. Pęknięcie właściwie kości. Wiedziałeś, że wystarczy to porządnie obwiązać. Zrobiłeś to. I w tym momencie, kiedy skończyłeś, widzisz, że on się jeszcze nie rusza, ale naraz przed twoimi oczami z góry takie, wiesz... Różowe piórko spadło sobie tak i położyło mu się na plecach i leży mu na tych plecach i w tym momencie, kiedy to piórko go dotknęło, on tak butana widzi, że zaczyna się podnosić, nie? Masz 5 peżetów, możesz działać normalnie. Ja w nogi, jak widzę, że się podnosi, to nie patrzę. Już wiem, że będzie... Macham towarzyszom, żeby biegli do mnie. Ruszacie więc. Ernst też biegnie. Ostatni challenge, który przed wami został, żeby wydostać się z tego lasu, to odnaleźć kierunek i zdążyć do wsi, zanim zwierzoludzie zorganizują się na tyle, że was wyśledzą, wywęszą, zbiorą się do kupy, dopadną, otoczą i zeżrą. To drugie stado, ten bęben walący, nie jest jeszcze tak blisko. Więc jeżeli ktoś was dopadnie, to podejrzewacie, że będziecie musieli się mierzyć z tymi, z tymi resztkami stada Mackogora. Tamci już nie zdążą. Byliście na tyle szybko, zaczęliście działania, że nie zdążą. Natomiast ci być może zdążą. Żeby uciec, po pierwsze trzeba znać kierunek. Durki, czy ty masz jakąś zdolność, która pozwala ci na wyczucie kierunku? Tak, zdolność wyczucie kierunku. Instynktownie wyczuwasz kierunki świata. Zawsze wiesz, gdzie jest północ, jeśli tylko możesz zerknąć na gwiazdy, drzewa, czy jakąkolwiek inną wskazówkę. Czyli wiesz, gdzie jest północ, instynktownie wyczuwasz, gdzie jest trakt. Wiesz, Durki, poprzednio Durki deklarował, że zapamiętuje dokładnie tak, to miejsce. Dlatego nie testujemy tego w żaden sposób. Durki wie. Panowie, musicie zdać złożony test umiejętności, waszych umiejętności na plus 20, aby zdążyć uciec przed stadem. Jeśli wam się nie uda, stado was dopadnie. Na 4 wasze testy musicie zdać przynajmniej 2. Jeżeli ktoś uzyska wynik 4 lub więcej poziomów sukcesu, automatycznie zapewnia jednemu z wybranych przez siebie graczy modyfikator plus 20 do jego testu. Kto pierwszy testuje? I na co? Plus 20. Na plus tak. 20 testujecie, kto pierwszy testuje i co? To ja bym chciał testować percepcję, żeby dobrze wypatrywać drogę i żebyśmy tam się nie potłukli bardziej w trasie. Dobrze. 5 sukcesów. Jeden test zdany, następna osoba może mieć plus 20 do testu. Ten bonus możecie dodać już po wykonaniu testu. Chciałbym wykorzystać dowodzenie jako koordynację tej ucieczki, pokazywać im ruchami, gdzie cicho i co wyczuwa. No to... Minus 1. No to możesz wziąć od Waltera plus 20 i macie zdany test. Złożone testy. No to tak, jeżeli tak, to... Panowie, Durki prowadzi...
Tonis wydaje krótkie komendy, kiedy się na chwilę zatrzymać, kiedy nasłuchiwać, kiedy ruszyć, kiedy rzucić kamień gdzieś tam w innym przeciwnym kierunku, żeby przeciwników zmylić. Walter wypatruje czujnie, żeby nikt się nie potknął. Navarro stara się po prostu nie przewrócić, nie narobić hałasu, ponieważ jest bardzo styrany i koncentruje się na tym, żeby po prostu dobiec. Ernst jest cały przerażony, strach dodaje mu sił, wie, że jeżeli zgubi was, to jest po prostu zgubiony. Dopadacie po kwadransie do drogi, lewo-prawo, Durki instynktownie wskazujesz na prawo. Ty, Navarro, czujesz na plecach takie ciarki, wiesz, że zbliża się jakieś duże niebezpieczeństwo i trzeba koniecznie przed nim uciec. Ruszacie tym traktem, biegniecie nie samym traktem, tylko jego skrajem, tym skrajem bliżej rzeki. Później zmieniacie kierunek, ruszacie w lewą stronę, prosto w stronę rzeki. Dobiegacie do jej brzegu i dalej brzegiem rzeki przemieszczacie się do przodu, bo wiecie, że jeżeli będziecie biegli przeciwnie do kierunku nurtu tej rzeki, na pewno dobiegniecie do palisady, do wsi. I tak też się dzieje. Po półtorej godzinie wyczerpującego, bo to nawet nie był bieg, ale takiego marszobiegu wyczerpującego, gdzieś około godziny 22 może, dobiegacie do palisady, zaczynacie nawoływać. Strażnicy na tych wypatrujących platformach dostrzegają was, wskazują palcami, wysuwają maźnicę, oświetlają was, otwierają bramę, wpuszczają was do środka. Po chwili słyszycie skrzypienie bramy, zatrzask, zasuwy. Zaczynacie oddychać i do waszych nozdrzy dobiega słodka woń cywilizacji. Zapach gnoju. Jest ciemno, chłopi z pochodniami zaczynają się gromadzić wokół was. Widzicie wśród tych mężczyzn tego barczystego człowieka o czarnych, kręconych włosach, Bernarda Waldmana, który jest tutaj starszym tej wioski właściwie, głównym dzierżawcą Tartako, który należał do Freudów. Widzą, że jesteście częściowo zakrwawieni, osmaleni, poobijani, dyszący. Kiedy się tak rozglądacie, oni się pytają, co się stało, co się stało, opowiadajcie, opowiadajcie. Gdzie jest Knut? Jeden z mężczyzn się pyta. Zaczynacie dostrzegać coraz więcej osób się gromadzących i widzicie, że to są żołnierze. W wiosce jest dużo żołnierzy w niebiesko-srebrnych barwach Jungfreudów. Z bronią palną, z halabardami, z mieczami. Oni są za tymi chłopami. Chłopi pierwsi do was dopadli. Natomiast widzicie, że coraz więcej ich wychodzi. Ktoś tam krzyczy: kapitanie, kapitanie! Ktoś tu przybył! I tam słychać jakieś trzask drzwi. Zaraz, ubieram się! Tego typu odgłosy, nie? Co robicie? Ten jest z nami, tak? Rozumiem. Stolarz? Tak, pan Ernst Zimmermann jest z wami, nie? To w takim razie patrzę po towarzyszach. Jak coś, to może nie mówmy o naszej ostatniej... Ale opowiadajcie, co się stało? Byliśmy się dopytują. Na trakcie, w lesie, szukając odpowiednich drzew dla tutaj działalności pana Zimmermana i... No wiemy. Wszędzie zwierzę ludzie, rozumiecie? Rozwalone wozy, wszędzie trupy. Patrzyli chłopi. Krew. Jak to? Niedaleko. Tutaj? Ledwo zdołaliśmy uciekanie zrobić przed te potwory. Ilu ich? Pyta się pan Waldo. 20-30 te liczby. Masa. A co z Knutem? Miał smutny dzień. Co to znaczy? Uf, jasno. No, nie przeżył chyba zwierzoludy, co tam... Uciekaliśmy przed całą hordą zwierzoludzi i on... No, nie patrzyliśmy się za siebie, go musiały dopaść. Niestety widziałem to, ustrzelił. Idą na wieś. Tak, mogą tutaj przyjść. Podwójcie straże na wszelki wypadek. Hopy, szykować się! Panie kapitanie! Gdzieś ten Waldman się przedziera, odchodzi. Dostajecie piwo, dostajecie chleb,
wody do obmycia się pan Ernst Zimmermann przysiadł na jakimś zydlu, który mu podsunięto. Coś tam mówi, że to straszne, co za potwory, ledwo żeśmy z życiem uszli. No i tam też opowiada, co się działo. Tam był mutant, mutant z piórami, co tam, no generalnie widzicie, że zajada, popija i opowiada. Wyrzuca z siebie ten strach, te emocje. Chciałbym, tak jak oni tak tam dywagują na wszystkie tematy, to chciałbym do moich towarzyszy, ale tak głośno, żeby też tłum słyszał. No a widzieliście, jak od tego wybuchu po prostu rozczłonkowaliśmy tych zwierzę ludzi. Ich parszywe łby leciały we wszystkie strony. Ile tam ich było? Z 10? Ze 30 chyba. Może i 30, ty widziałeś lepiej, byłeś niżej. No, 30 było, tak, mniej więcej. Ale flaki były wszędzie, a ten parszywy mutant? Jak mu głowa eksplodowała, jak w nią strzeliłem? No, no tak, eksplodowało dużo wszystkim głów na głowę tam. Myślę, że znacznie ich osłabiliśmy. Chłopi patrzą, klepią was, dziękujemy, dziękujemy. I widzicie, że przez ten tłumek chłopów przedziera się mężczyzna, taki barczysty blondyn z mieczem przy pasie, w mundurze Jungfreudów, z herbem Jungfreudów na piersiach. Przed nim idzie jakiś inny mężczyzna w mundurze, taki niższy, świeci pochodnią, rozgania chłopów. Rodzej się, rodzej się! Podchodzi do was, spogląda, mówi: jestem kapitan Mortimer Zweikrug z pierwszego regimentu pana grafa Sigismunda von Jungfreuda. To wy z tymi zwierzoludźmi się starliście, tak? Tak? Dobrze, zapraszam do izby, proszę za mną. Odwraca się i rusza ten mężczyzna, który mu towarzyszył z tą pochodnią, tak staje chwilę, patrzy, czy wy ruszacie, czy wy zabijacie. Nie, no idziemy. Biorę to kolację, te piwa, co mi przynieśli i idę. Ruszam także. Patrzę, czy Ernest też rusza z nami, czy on zostaje pominięty? Wiesz co, Ernest jakby został pominięty. Nie wiem, czy wołacie go, czy też po prostu ignorujecie i idziecie... Ignorujemy. Jestem ciekaw, bo po prostu chłopaki tutaj zaczęli fantazjować mocno, a Ernst może widział to inaczej i boję się, że jako człowiek, to znaczy to tak przemyślenia Tonisa, że jako człowiek tutaj ogólnie szanowany i znany, może później to naprostowywać i postawić nas trochę w innym świetle, ale jeżeli on jest pomijany, dlatego pytam o niego. Jeżeli on jest pomijany w tym momencie, to nasze zeznania jakby od siebie się nie będą różnić. On jedynie co to płakał tam z kruny w kącie, także myślę, że nie za wiele widział. Może wybuch go na tyle ogłuszył, że będzie w stanie wszystko uwierzyć. Może. Panowie, oni prowadzą was do tłustego węgorza, do tej karczmy prowadzonej przez krasnoludów Biersonów. Dostrzegacie, jak wchodzicie do środka, że cały budynek jest wypełniony żołnierzami w mundurach Jungfreudów. Część jest jeszcze roznegliżowana, w sensie nie ubrana w mundury, tylko w jakichś tam koszulach czy hajdawerach. Pokładają się gdzieś tam na podłodze, na ławach, gdzie jest miejsce po prostu, nie? Natomiast na piętro prowadzi was ten kapitan. Widzicie też krasnoluda, jak spogląda na was, na ten cały rejwach, z ciężką miną. Idziecie na piętro do jednego z pokojów. W tym pokoju jest stół. Zaraz przyniesiono ławę, na której możecie usiąść. Ten mężczyzna, kapitan Mortimer, siada za biurkiem. Obok niego siada ten mężczyzna, który go prowadził. Gaszą pochodnie, zapalają lampę. Ten mężczyzna wyciąga kartkę papieru, pióro, kałamarz, kapral, który mu towarzyszy. Coś tam zapisuje i mężczyzna mówi: dobrze, nasz oddział został tutaj przysłany przez panią grafową Matyldę Jungfreud w związku z tym, że do pana grafa dotarły informacje na temat tego, co się dzieje w pobliżu wsi Buchendorf. Wiemy, że wojska aldorskie nic z tym nie robią, no, z racji tego, że wieś należy do pana grafa, jak również i tartak, bezprawnie mu odebrany przez polecenie imperatora. W tej sytuacji pani Matylda powiedziała, że musimy działać, musimy bronić naszych poddanych i z tego też powodu nasz oddział liczący 100 żołnierzy został tutaj przysłany.
chciałem się dowiedzieć od was coś więcej o tych zwierzoludziach. Ilu ich jest, jaką siłą dysponują, kto im przewodzi, gdzie mniej więcej można ich znaleźć, jak trakt wygląda w kierunku Gottheim. Tego typu informacje mnie interesują. No jest ich tak ze 20 mniej już teraz, myślę. A tyle, co widzieliśmy i co wybuchliśmy, to tak ze 20, może 30. No. 20-30 zostało. Ale tak podejrzewam. Ile mają tych oddziałów jeszcze, to nie wiemy, bo nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy, jak tam w bęben walą. Ale ile ich jest tam w tym oddziale, co w bęben walili, to nie wiemy. Kojarzycie, panie, wieże znajdującą się w lesie? Nie, ale miejscowi wiedzą. Powinni wiedzieć. Jest to około 2 godziny w kierunku Gottheim. Tak, i? To tam ostatni raz widzieliśmy zwierzę ludzi, tam przed nimi uciekaliśmy. Wędrując po trakcie, zostaliśmy przed obiema hordami. Rozumiem. Chłopi coś mówili o jakichś wozach na trakcie? No to też. Tak, w lesie nieopodal tej wieży dostrzegliśmy poniszczone wozy. Oni tam zasadzkę na nas zrobienie robili, te zwierzoludy. Znaczy nie konkretnie na nas, ale my przechodziliśmy akurat i oni byli pochowane dookoła trakt i jak myśmy przechodzenie robili, to wypadli na nas. To było wzdłuż lasu, na polanie. To znaczy te wozy były na polanie? Nie, na trakcie. Na trakcie między tą wsią a Auerwaldem? Tak. Wiedzieć i trzeba, panie, że z tego, co pozyskaliśmy wiedzę od pewnego człowieka, którego spotkaliśmy na trakcie, ci zwierzoludzie, jeżeli miałeś do czynienia ze zwierzoludźmi, oni się zachowują bardzo nietypowo. I oni się zgromadzili wokół, tak nam się wydaje przynajmniej, wokół jednego z nich, znacznie inteligentniejszego, bystrzejszego, posiadającego jakąś wiedzę na temat taktyk wojskowych. Ponieważ to nie było bezmyślne atakowanie naszych pozycji, jak się schroniliśmy w wieży, tylko to było wycofywanie się, manewry, osaczenie nas, jak odpowiadaliśmy ogniem, a właściwie tutaj kolega wskazuje na Waltera, próbował do nich szyć z łuku, od razu go namierzyli, więc przysadzili się na nas i czekali do nocy, żeby nas zaatakować, znając swoją przewagę, jaką posiadają w ciemnościach. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę trzeba by było odnaleźć przede wszystkim stwora, o którym tutaj mówią wszyscy wioskowi, bo go widzieli. My, przybywając tutaj dnia wczorajszego, słyszeliśmy tylko o nim, ale potwierdziły się te wzmianki, o którym wszyscy wspominali. To jest jakiś mutant z macką. Coś tego typu. I to on przewodniczy tej grupie. Jest jeszcze jeden, natomiast ten wydaje się wyjątkowo bystry. Oni się nie zachowali jak zwierzęta, jak to typowe stworzenia. Poza tym ten mężczyzna, o którym wspominałem wcześniej, okazał się, sam się do tego przyznał, kultystą. Który mężczyzna? Podróżował z nami jeszcze jeden mężczyzna, którego spotkaliśmy na trakcie. Cię podróżował, za dużo powiedziane, jak uciekaliśmy przed zwierzoludźmi, to na niego wpadliśmy. To kultysta tego plugawego boga od zwierzoludzi, czy którego? Kultysta Cincha. Tfu! Nie mówcie tak, nie mówcie tych słów. No trzeba to dookreślić. Pojawił się tutaj jako przeciwnik tych zwierzoludzi. Nie wiemy, czy tak było rzeczywiście, czy on tutaj chciał wdać się z nimi w otwarty konflikt. Natomiast wiadomym jest, że Cinch nie lubi pana boga czaszek i rywalizują o władzę w domenie chaosu. Więc to spotkanie wydaje się nieprzypadkowe na trakcie. Gdzie rywalizują? Co to w ogóle jest? To jest sfera dostępna tylko bogom. Skąd wy to wiecie w ogóle? Powiedzmy, że zajmuję się takimi rzeczami. Jestem kapłanem Solkana, zapewne nie słyszeliście, ale w moich okolicach kapłan Solkana jest odpowiednikiem kapłana Sigmara. Wiem, tak. Mój dziad wyznawał Solkana, pamiętam. Tak. Świetnie. Opowiadał mi o nim. Cieszę się, że pamięć o Solkanie zupełnie nie zaginęła w tych stronach. To pocieszające.
Więc jeżeli wiesz, no to wiesz, skąd mogę wiedzieć, ponieważ specjalizuję się w tej wiedzy. Rozumiem. Jesteście kapłanem Sorkana. Tak. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I to tyle, co możemy podać. Moi koledzy pewnie z nerwów trochę przerysowali fakty. Nie pokonaliśmy ich zbyt dużo. To mutanty to wielkie stworzenia. Kilku padło na pewno. Przede wszystkim dzięki tu oto krasnoludowi jego zażartej walce. Także sam nasz przyjaciel krasnolud zabił tego mutanta, ponieważ ten, przyznając się do wyznawania Boga Chaosu, stał się dla nas po prostu... Nie mógł po prostu nam to... Tego mutanta od pana, co wykrzywia ścieżki, tak? Tak jest. Nie chciałem wymawiać, bo widzę, że jesteście panie nadwrażliwi na ten temat. Może mieliście do czynienia z kultystami. Ja też ich szukam, poszukuję ich. Kapłani Sigmara mawiają, że wymawianie prawdziwych imion mrocznych potęg przynosi pecha i nieszczęście. Ściąga uwagę, to na pewno, tych bogów. Natomiast zabiliśmy kilka tych stworzeń, na pewno uszczupliliśmy ich szeregi, ale nie jesteśmy w stanie dokładnych liczb podać, ponieważ zjawił się drugi oddział, którego byśmy zapewne nie odparli. Nie warto jest posługiwać się liczbami, bo równie dobrze w tych krzakach mogło znajdować się 50 mutantów. Zdaje się, że obie grupy mogły ze sobą współpracować, bo zauważyliśmy, że być może komunikują się za pomocą bębnów. To może też być istotna informacja. To prawda. A powiedzcie jeszcze, ta wieża, czy to jest punkt, który obecnie nadaje się do obrony? Można go wykorzystać do tego, żeby się tam bronić? Jakby co? Można flankę oprzeć o to? Niestety już nie. Może być ciężko, wybuch naruszył tak, poza tym zabarykadowaliśmy się w niej i starając się, oczekując na atak zwierzę ludzi, zniszczyliśmy nieco podłogę. Tutaj krasnolud również do tego się przyczynił. Przygotowaliśmy w ten sposób, po prostu broniliśmy się w jakikolwiek sposób potrafiliśmy. Rozumiem. Panie kapitanie, nie mogę mówić ze swoich kolegów, ale chciałbym pomóc w tym zadaniu, jeżeli pan kapitan byłby zainteresowany moimi usługami, szczególnie jeżeli chodzi o wiedzę na temat tych stworzeń. To są kultyści, mimo wszystko. Jeżeli wyda się taka wiedza panu przydatna, służę pomocą, ale także ramieniem zbrojnym. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Byłbym oczywiście zobowiązany. Każdy, kto walczył ze zwierzoludźmi i chce z nimi dalej walczyć, będzie dla mnie cennym nabytkiem. Zwłaszcza, że bylibyście w stanie rozpoznać pewnie tego ich przywódcę. Nie wiem, czy to jest tak oczywiste, jak on że ma jakieś macki, nie wiem, może to chować te macki, nie mam pojęcia, żeby nie być rozpoznanym, skoro mówicie, że jest taki cwany, ale być może bylibyście w stanie go rozpoznać, tylko musiałbym, bez względu na to, czy wszyscy chcecie w tym uczestniczyć, czy nie, czy wszyscy chcecie pomóc, czy macie jakieś swoje inne zajęcia, z racji tego, że daliście mi słowo honoru, nie będę was zatrzymywał w tej wsi, jeśli chcecie wyruszyć, natomiast musiałbym poznać wasze imiona, żeby także zdać raport mojemu dowódcy, a on panu grafowi, odnośnie tego, kogo zobowiązałem do zachowania tajemnicy tych informacji oraz kto pomógł panu grafowi w zabezpieczeniu wsi przed tą bandą zwierzoludzi, bo to, że część z nich zabiliście, to jest z pewnością na korzyść mieszkańców Buchendorfu. W razie, gdyby była potrzeba, żeby zachować wasze imiona we wdzięcznej pamięci, być może nadać jakieś odznaczenia nawet w przyszłości, to dobrze by było widzieć, komu się to zawdzięcza. Durki Grimlikson. Zapisuję. Proszę. Tak, ty, śniady młodzieńcze? No to ja powiem tak, że jestem Navarro Carcatera i jeżeli ten oto szanowany kapłan, któremu zawdzięczam życie i któremu pomagam szukać drzew, chcę iść panu pomagać, to ja też będę z wami. Navarro, jeszcze o tym podyskutujemy, dobrze? I damy znać kapitanowi. Jeżeli kapłan Sorkan powiedział już tak, no to ja też mówię już tak w tej chwili. To jest moje słowo, bo ja zawdzięczam życie
kapłan Solkan, i to nie raz. Nawaro, wybacz, że ci przerywam. Do niczego cię nie zobowiązuję, zresztą ty uratowałeś także moje życie i rachunki się nam wyrównały. Panowie, to sobie możecie... Ale ja to nie robię ze zobowiązywania, tylko dlatego, że chcę. Przepraszam, panowie, to... o tym sobie porozmawiacie później. Teraz jeszcze pan kapłan, jakie imię mamy zapisać? Panie kapitanie, jestem prawdopodobnie jedynym kapłanem Solkana w okolicy, Tonis, natomiast z jednym zastrzeżeniem. Ja nie chcę żadnych wpisywania w jakąś księgę zasług. Rozumiem, że potrzebujecie być zabezpieczeni odnośnie tego, czy nie doniesiemy. Natomiast nie chciałbym wpisywania w zasług, ponieważ zasługą, że będę wybijał kultystów, jakby nie było pana czaszek, jest słana do mojego Boga, a nie do władz świeckich. Więc... Słusznie. Więc proszę mnie wykreślić, jeżeli nie będzie donosu. Oczywiście. I tutaj... Walter Hagenau. Bardzo dobrze. Panowie, proszę, jeżeli chcecie z nami współdziałać w rozbiciu tej hordy zwierzoludzi, abyście o świcie lub z godzinę po świcie dali mi znać, bo wtedy będziemy wyruszać w kierunku Gottheim, najpierw traktem, potem weźmiemy miejscowych przewodników, poszukamy tej wieży, zobaczymy, gdzie jest to stado. Jeżeli nie będziecie chcieli, to nie zatrzymuję was, to wasza decyzja. A teraz proszę wybaczyć, muszę moim żołnierzom wydać odpowiednie dyspozycje. Wiem, że panowie macie tutaj izbę. Krasnolot mówił, że no, jest zajęta izba przez gości. Dowiedziałem się, że to przez was i przez jakiegoś człowieka, z którym tutaj byliście, jakiegoś stolarza czy coś, więc oczywiście możecie się tam udać. Ja niestety muszę wracać do obowiązków. Myślę, że koniec spania dla mnie tej nocy. Jeszcze raz dziękuję w imieniu grafa Sigismunda von Jungfreuda. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Panowie, opuszczacie pokój zajmowany przez kapitana Mortimera Zweikruga i gdzie się udajecie? Znaczy, jesteście w tej chwili na korytarzu i tu jest trochę żołnierzy, na schodach siedzą, no wszędzie właściwie, jest ich pełno w karczmie. No. Natomiast wy macie tu swój pokój, więc z panem Ernstem Zimmermanem dzielony, więc możecie tam się udać ewentualnie. Towarzysze, może zjemy jakąś strawę, chyba wszystkich wymęczyło ten wieczór. Na pewno też zasłużyliśmy na jakiś kufelek, czegoś mocniejszego. No ten poczęstunek mamy za sobą, ale faktycznie może dopełnić brzuch. Widzę z durki, że byłeś zniesmaczony moją decyzją i samowolką poniekąd, natomiast ja naprawdę was nic nie angażuję. Ale omówimy to na osobności, może tutaj faktycznie jest za dużo uszu i oczu. No, spokojnie. Panowie, więc po waszych, właściwie durki tam załatwił sprawę, została tylko resztka zupy rybnej, bo wojsko, że tak powiem, no cóż, Krasnolud powiedział, że nakarmił ich z wdzięczności za to, że przybyli, żeby rozbić zwierzę ludzi i, że tak powiem, oczyścić trakt i polepszyć jego interes, więc gościł ich, że tak powiem, za darmo. Zupa jest zupą rybną, na głowach gotowaną. Jest okej. Okay. Nie jest to cudo żadne, ale jest okej, okay, nie? Zaniósł wam to do pokoju. Pana Ernsta Zimmermana w pokoju jeszcze nie ma. Więc jesteście w tej chwili w pokoju sami. Macie ciepłą zupę, macie piwo. Oczywiście dostaliście też dużą miednicę z mydłem, z ręcznikami, żeby z lnianymi takimi ścierkami, żeby się po prostu powycierać, odpocząć, zdjąć buty i możecie sobie w tym pokoju omówić wasze sprawy, to czego się dowiedzieliście w tej wieży, z tej karteczki, którą, że tak powiem, znaleźliście, jak również to, co przed chwilą się wydarzyło. To nie się, twój pomysł wcale nie jest zły, tylko pamiętaj o tym, że mam też pewne zobowiązania wokół straży, w której służymy. Rozumiem, ale zobowiązania świeckie na zobowiązania boskie, wybacz, durki. Nawet jeżeli by mieli mnie ścigać, to są kultyści, to nie tylko zwierzoludzie. To są jawni kultyści. To jest wezwanie od mojego Boga. Jeżeli uważasz, że postawię wezwanie od Jungfreuda albo kogoś takiego nad wezwanie od mojego Boga, no to się mylisz. I myślę, że jesteś w stanie to zrozumieć, bo twój honor jest ponad wszystko. Mój Bóg jest ponad wszystko. Tak to sobie przełóż.
Ja rozumiem, tylko żebyś był świadom tego, że rzeczywiście może się skończyć, nie wiem jakie to dokładnie prawo panuje, ale może się skończyć może jakimś nawet listem gończym, skoro nasza cała czwórka ma być jako straż podczas takiego wielkiego święta, a nas nie będzie, to myślę, że to znacznie osłabi jakby bezpieczeństwo całego festiwalu. Ale nas będzie, Durki, przecież my wracanie zrobimy. Jutro rozbijemy tych zwierząt ludzi i wracanie robimy. I zdążamy na święta. Wtedy wracać to znaczy kalendarz, według kalendarza jest tak, że dzisiaj kończy się dzień 16, jutro jest dzień 17, jeżeli cały dzień będziecie łazić za zwierząt ludźmi, no dzień się idzie do Ubersrejku, no to tak naprawdę na koniec 18 dnia byście wrócili, nie? Rozumiesz? Ja nie mówię, co macie robić, tylko mówię, jak z kalendarzem. Poza tym, Durki, wydaje mi się, że nawet jeżeli się spóźnimy, nie stawimy się na służbę, za to akurat nie wieszają. To nie jest zdrada. Rozumiem, że jakieś konsekwencje dyscyplinarne, ale na tym się chyba lepiej zna Walter. Nas spotkają. Może nawet wydaleni ze służby, a wydaje mi się, że co najwyżej wydaleni ze służby. To na pewno wydaleni ze służby. Obawiam się, że to jest minimum, co nas może spotkać. Walter, może coś więcej powiedzieć na ten temat. To jest niestety ucieczka ze służby. Może to być tak potraktowane, zwłaszcza w tak ważnym momencie. I niestety obawiam się, że na samym wydaleniu może się nie skończyć. Ale, no ale co by się stało, jakby na nas napadanie zwierząt ludzie zrobili, no? No nie wiem, no to co, to już zaraz się okaże, że strzelanie nas, te stryczek nam zrobią dlatego? No z tym, że pamiętajcie, że jest jeszcze słowo pana Zimmermana. On nie powie nic, zobacz w jakim jest teraz towarzystwie. I gdzie się znajduje? Wśród żołnierzy jungfreudowych. Myślisz, że wspomni o tym fakcie? Komukolwiek? Myślę, że to jest polityka i w sumie tak samo jak my, tak samo on wpadł teraz niezależnie od swoich poglądów w to miejsce. No nie, więc tak jak my składa pewnie, jak go poproszą o złożenie pewnych obietnic, to też z pewnością je złożą. Panowie, drzwi się otwierają, wchodzi rzeczony pan Ernst Zimmermann. Spogląda na was i mówi: o, już jesteście, to dobrze. Ale nam się udało, co? Jeszcze raz dziękuję wam za to, że wyprowadziliście mnie z tego lasu. Jutro wracamy chyba do... Chyba, panie, wywiązaliśmy ze swoich obowiązków aż ponad to. No, tak. Myślę, że rzeźba Solkana będzie tym bardziej piękna. Musimy jutro wrócić po, wiadomo, 18 święto, nie? Cech się do tego szczególnie przygotowywał, więc ja oczywiście muszę być 18 na miejscu. Dobrze, że przyszli żołnierze, zajmą się tym wszystkim. Myślę, że dobrze się stało. Aha! Właśnie, macie zupę! I wychodzi. To ja też. I wychodzi. Widzisz, Tonisie? No, to ja wskakuję do basenu. Tam do tej bali. Ja tam siedząc w tej bali odpalam sobie fajkę i mówię: słuchajcie, ja to myślę, że to będzie tak. Ten kapitan mówił, że chce wychodzenie o świcie robić, tak? Ile są te zwierzoludy stąd? 2 godziny. Zobaczcie, on ma 100 żołnierzy. Te 100 żołnierzy to tych zwierzoludów po prostu zrobi im taki smutny dzień, że po prostu ho ho. A potem robimy wracanie. No. To optymistyczna wersja, Navarro. Wiesz, wydaje... No to trzeba optymistycznie patrzeć na świat. Zobacz, brat Tonis. Jest balia, można sobie zapalić coś. Trzeba troszkę, wiesz... Ciepła woda i już jesteś wesoły, wiem. Optymistyczne patrzenie robić, no. A może nie wiedzą, że żołnierze są w wiosce i zrobią napadanie dzisiaj w nocy, bo przyjdą tu za nami? Przypominam wam o tym papierku, który miał ten kultysta, może... Jakim papierku? No ktoś, kto... Ja miałem ten papierek, tak? Czy ty, Durki? Nie, przekazałem. Zaraz, zapomniałem o nim, zaraz. Zaczekajcie, obmacuję się, próbując go odnaleźć. Gdzie go schowałem? To ja nie wiem nic o papierkach, ale i tak nie umiem czytać tego. I wyciągam ten papierek, miałem go za pazuchą tutaj w swoim płaszczu, wyciągam i odczytuję po raz drugi. I... Onego czasu krew brata z ręki brata zostanie gęsto rozlana w górnym rejku, aby zapoczątkować narodziny wybrańca, który onego roku wyżre drogę przez łono matki, a karmiony ludzkim mięsem i pojony ludzką krwią
roku 1521 kalendarza Imperium, poprowadzi hordy krwawego rozprowacza i zasiądzie na tronie w starej wsi, a pić będzie krew z czaszki sołtysa. Drugie widzenie śniącej Gertrudy z Averheim. Tu jest mowa o 1521 roku, w tej chwili macie 2511 chyba, nie? Jak to dobrze pamiętam, czy 12, nie? Mhm. Dobra, to tyle. Nie wiem, co to miałoby znaczyć tak naprawdę i tak samo data się nie zgadza, ale nie przypadkiem ten mutant, którego Durki położył, ten ptak cały, śmieszny, miał to przy sobie. No dobrze, no ale zobaczcie, to tak, krew brata przez brata już się przelewa, bo się te Jungfreudy tłuką z tymi Aldorfami, tak? No to jest raz. Wieś to tu już jesteśmy, a te, to co mówiliście wcześniej, że te zwierzoludy szukają tych grubych bab, żeby im brzuchy rozwalać? Szukają tego całego ich wybrańca. A gdzie tutaj widzisz tron, Navarro? Ani to miejsca. No wiesz, to nie musi być takie oczywiste, że to musi być koniecznie to tak, jak jest napisane, zrobione. Jak to się mówi? Przenośnia? Przenośnia. To poety używają przenośni często. I nie zawsze to, co jest dokładnie opisywane, że to jest, nie wiem, że to jest wiadro, to musi być wiadro, tak? Albo to jest łopata, to musi być... Znaczy jest onego czasu, czyli tak naprawdę nie wiemy, czy to dotyczy tego czasu, który teraz jest, który będzie, który był, bo to przecież mogło już się wydarzyć. Jungfreud i cesarz, i imperator jednak nie są braćmi, więc wydaje mi się, że to może być trochę za daleko idące porównanie. Ale to chodzi o to, że ludzie z ludźmi się zabijają, a zwierzoludy na tym korzystają. No tak ja to rozumiem. Tak by poeta na przykład Tileański to też przedstawianie zrobił tego. No to słuchajcie, no to z tego co mówił ten Pierzasty, no to oni szukają tutaj, on przecież mówienie robił, że nie chce, żeby się ten znalazł ten wybraniec, tak? Czyli to jest, dla mnie to jest, no nie wiem, ja nie jestem jakiś bardzo tutaj mądra osoba, ale dla mnie no to on miał ta kartka po to, żeby wiedzieć, co się tu wydarzy. No, zwierzoludy szukają u grubych bab w brzuchach tego, co się ma narodzić przez łono, tam było napisane, czytałeś brat Tonis, tak, a on chciał temu zapobiec, bo się nie lubią, tak, te bogi chaosowe, no. Zauważcie, że być może tego samego dotyczy ta kontrola urodzeń, czyli ta akcja rodzić po ludzku, która się odbywa w Ubersreiku. No, nie jest to jakieś tajne pismo, no jest to widzenie świętej... Właśnie to nie się mówi coś na święta Gertruda? Śniącej. Normalnie zwierzoludy rozpruwają wszystko jak leci, tak, równo, tak? A tutaj wyraźnie mówili te kmioty, że rozpruwają brzuchy grubych bab, no. A na kartce czytał brat Tonis, że jest napisane, że będzie wyżerał przez łono, tak? Czyli, że się urodzi w jakiejś grubej babie, tak? No i oni go szukają, no. No to nie jest dla mnie trudne do rozmyślania wcale, no. A może warto byłoby się wybrać do Ubersreiku i spróbować dowiedzieć czegoś więcej? Czy teraz jesteśmy w krainie zwanej Górnym Rejkiem? Raczej w pobliżu. Bo ja tego nie wiem. No to ty stąd nie wiesz? Poza tym jeśli potwór ma się wyżreć, no to nie ma być wypruty i wyciągnięty, tak? No ale to oni mogą tego nie wiedzieć, no. To wszystko tak jak podkreślał Navarro. Zobacz, to ten Pierzasty miał przy sobie to, tak? A oni się nie lubią. No. No tak, ale zakładając, że oni są tu po to, żeby rozpruwać i znaleźć, no to nie ma logiki w tym, że oni o tym nie wiedzą, czego tu szukają. No, oni pewnie szukają jakiegoś swojego przywódca, tak? Tylko może nie wiedzą, jak dokładnie szukać i dlatego tak robią, no. Cholera wie, to jest pan zmian, co on ma na myśli.
tymi swoimi słowami, bo to sądzę, że może być właśnie wizja od niego samego. No ale to brat Tonis czytał, że to ta jakaś Gertruda miała te, tak? No tak, ale może wizję z właśnie pan zmian zesłał. No ale to nawet jak on zesłał, no to zesłał po to, żeby zrobić źle temu, jak to on powiedział, debilowi od czaszek, tak? Ciężko powiedzieć. Na pewno nie miał tego bez powodu ten kultysta przy sobie, podróżując tutaj, a my tak naprawdę nie będziemy przecież polować na Karla Franca czy Jungfreuda. Nie jesteśmy w stanie im zagrozić, chodzić do nich i mówić coś o dziecku. Nie będziemy też wypruwać wszystkich bab na trakcie, żeby sprawdzić, czy macie rację. Jedyne, co możemy zrobić, to upewnić się, że tych dwóch zwierzoludzi poniosło śmierć z ręki żołnierzy nieważne, Walterze, czy Jungfreuda, czy Karla Franca. To jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Ale ja nie chciałem żadnych bab rozpruwać. Ja się śmieję. Ja nie mam do was pretensji. Bardzo, bardzo dobre tropy. Zdziwiłeś mnie, że znasz się trochę na poezji. Ja troszeczkę próbowałem, co prawda, ale dla mnie też była skomplikowana. Nie wiem, czy czytałeś jakąś stileańską wieszczkę? Nie, ale tam były takie różne malarze, się zdarzały, wiersze pisali. Drzwi się otwierają, panowie, drzwi się otwierają. Wchodzi pan Ernst Zimmermann. Pan się kąpiesz, panie Navarro. To może kończmy tą kąpiel i się kłaćmy, bo rano trzeba wstać i ruszać do naszego Uber-rejku. No dobrze, a to pan Ernst, podasz proszę ręcznik, bo tam koło ciebie leży akurat. A tak, oczywiście, proszę. Grazie. Panie Ernst, to zanim się położymy, mam taką sprawę albo prośbę. Wspominałem ci wszelako, czym zajmuje się mój Bóg. Czym, tak. Mam taką prośbę i sprawę zarazem, ponieważ zobowiązaliśmy się cię odprowadzić do Uberstrejku. To znaczy, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że posiadając taką wiedzę, o jakiej ci wspominałem, przydam się żołnierzom dla dobra tutejszej ludności, aby ich wspomóc moją wiedzą, moim doświadczeniem i tym, że wiemy, gdzie ci ludzie, gdzie te zwierzęta się poruszały. To bardzo szlachetne z twojej strony. Myślę, że to znakomity pomysł. Ty zostaniesz, a my w czwórkę ruszymy do Uberlejku. Nie odzywam się. To nie się daliśmy słowo. Rozumiem, to znaczy, jeżeli pan Ernst zwarnia mnie z tego słowa, no to myślę, że ja mu dziękuję i zostanę. A co, a wy też chcecie zostać i bić tych zwierzoludzi? Nie, no ja to miałem myślenie, żeby po prostu trochę później wyruszyć, żeby... Bo skoro wojsko chce o świcie rozbijać tych zwierzoludów, no to trzeba ich szybko rozbić i po prostu wyjechać trochę później, żeby już było bezpiecznie na trakcie, no. No ale jak później, jak to cały dzień będziemy jechać wy z tym wozem, to żebyście chociaż konno byli normalnie, tak jak ja, no to rzeczywiście w pół dnia moglibyśmy obrócić, ale no z wozem to nie bardzo. Myślę, że nasze możliwości pomocy wojsku są trochę przeceniane, bo jednak nie jesteśmy tropicielami, którzy są w stanie wytropić tą bandę zwierzoludzi. Nie jesteśmy żołnierzami, żeby móc z nimi walczyć jak równy z równym, mimo pewnych naszych umiejętności. To Nisie, jak chciałbyś im pomóc? Praktycznie. Panu, żeby była jasność, jeszcze zanim pan Tonis tu się wypowie, to ja przedstawię moje stanowisko. Ja muszę być w Uberrejku 18 od rana. Czyli i nie mogę przyjechać tam po prostu, nie wiem, o świcie, bo będę miał zapuchnięte gały i w ogóle muszę zarządzenia wydać. Jestem starszym cechu poważanego. To są poważne sprawy, poważne święto. Będziemy nieść przecież sztandar na procesji i tak dalej, więc to przecież są rzeczy pierwszorzędne. Czy wolałbym oczywiście, żebyście wy mnie odprowadzili do tego miasta, bo wiem, co potraficie. Widziałem was w działaniu i ufam wam. Natomiast no, jeśli będzie to ktoś inny kompetentny zamiast was, to oczywiście w porządku. Jeśli macie jakieś inne propozycje, że nie wiem, wyruszymy w połowie dnia i zdążymy przez pół dnia dojechać, jakoś to tak zorganizujecie, nie wiem jak,
może ktoś wam konie pożyczy, nie wiem, to trudno mi powiedzieć, no to też tak możemy zrobić, ale rozumiecie, ja boję się tam sam jechać i po prostu muszę mieć kogoś kompetentnego, kto mi w tym pomoże. To ja chciałem się ubrać i wyjść zajarać i zobaczyć, jak tam straże, może, nie wiem, wejść na tą palisadę, porozglądać się, czy idą ci z bębnem za nami. No, taki rekonesans wieczorny przy fajeczce. Ty wychodzisz na zewnątrz, widzisz żołnierzy, wielu nie śpi, część przygotowuje sobie ekwipunek, słyszysz ich rozmowy o tym, że będą wyruszać. Słyszysz rozmowy dwóch takich, jednego brodatego rodzielca, a drugiego takiego niskiego człowieka ze szramą na nosie. Rozmawiają o mutantach i słyszysz, jak ten z brodą takim, wiesz, pewnym głosem mówi: o, ty to tam nie wiesz nic o mutantach, ale ja to wiem, nie? Bo na przykład najgorszy to jest taki mutant, co sługa chaosu, co mówią na niego ponoć mimik, czy coś takiego. Taki jeden potrafi przybrać wygląd każdego człowieka w ogóle. I nie poznasz, dopóki się dobrze nie przyjrzysz, że to jest mutant, a nie ten człowiek. Mógłby na przykład być jak nasz kapitan, byśmy nawet nie wiedzieli, by nas poprowadził niby na zwierzoludzi, a tak naprawdę w pułapkę, gdzie wszyscy bylibyśmy wyrżnięci jak psy. Nie, co ty gadasz? Nie ma takich mutantów, co wyglądają, co przybierają wygląd innego człowieka. Co, na przykład twojej matki? Mówię ci, że są. Słyszałem, jak dwóch kapłanów Sigmara o tym mówiło. Nie, to być nie może. To są bójdy tam. Dla dzieci straszne. Mówię ci, że takie są takie mutanty. No i tak sobie o tym rozmawiałem. Natomiast kiedy tam jacyś żołnierze cię zobaczyli, to się ciebie wypytują. Podchodzą. A, to ty jesteś ten, co tam był w tej wieży, tak? Opowiadaj, co tam widziałeś i tak dalej, nie? No tam chcą po prostu ogólnie się dowiedzieć, nie? No to ogólnie opowiadam o eksplozji, o odwadze Waltera łucznika, znaczy kusznika. Mhm. Tyle. Raczej o panu Pierzastym nie wspominam, żeby tam nie siać niepotrzebnego fermentu. Natomiast no, o bębnach, o tym, jacy strasznie byli i jak fantastycznie wpadli w pułapkę zastawioną przez mojego przyjaciela krasnoluda. No to jak najbardziej tak. Jasne. Dobra. Wiesz co, częstują cię piwem. No, są bardzo ciekawi twoje opowieści, nie? W tym odcinku to już wszystko. Jeśli nagranie wam się podobało, zachęcam do jego polubienia, do zostawienia komentarzy, jeśli chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami po wysłuchaniu tego odcinka i już teraz zachęcam do oglądania kolejnych. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!